Cześć, witajcie z tej strony Mowa Player. Jezu, przepraszam. Miałem w planach dzisiaj nagrywać This War of Mine, już, że tak powiem, kończyłem ten film, ale ostatecznie, zgadnijcie, co się stało, nie zapisało plików. Na początku o tym nie mówić, chciałem zwalić najpierw winę na to, że chciałem po prostu zacząć nową grę, bo nie pamiętam, co się działo, ale później stwierdziłem, że lepiej was o tym poinformować, bo Anusz by się pojawiły takie pytania, a no, wolę uniknąć. Więc was o tym informuję, przynajmniej wobec. No trochę kasy nabiłem, dobra, ale zmieniając temat, nabiłem troszkę hajsu, nabiłem, więc nie ma bidy z nędzem, jak widać. Zobaczmy, ile mnie kosztuje, bo coś tam było, o Jezu, zła zakładka, coś tam było około 11 tysięcy z tego, co kojarzę. No nie, miałem nabić około tej kwoty, co nie? Jakoś tak. Czekajcie, bo to był armor, co nie? Tak, to był armor. No to zaraz się zobaczy, bo tylko dlatego nie mogę przejść dalej, bo nie mam armoru, co nie? Dobra, obczajmy armor. 11600, to wiecie co? Zagramy szybko survival. I będzie. Mogę zagrać w sumie 3 i przegrać od razu, ale nie, zejdziemy jak najdalej się da. Miałem w planach jeszcze nabić to dzisiaj, ale wiecie, zauważam, mam 11000 co. Ale będę. Jaki misy sadzę, Boże. Dobra, dostała kryta na mordę. Dobra. Gin. Okej, no to załatwione. Dobra. Jezu. Zgin. Jaka szuja? O Jezu, ty jaka szuja. Wiem, że chciałem przegrać, ale nie tak szybko, lol. Masz ty w mordę, ty. Chłopie, nie przeginaj. Dobra. Więc plan jest znowu taki, że trzeba w gościowi wpieprzyć. Oczywiście nie trafiając. Dobra. Jak to nie trafił? O Jezu. What? Jezu. Mój najgorszy survival jak do tej pory tutaj. Zwykle dochodziłem do tej tury, a teraz na górę chyba zginę wcześniej. Chociaż ostatnio się nawet udawało do 9 dochodzić, więc... O Jezus Maria, jak to zabrzmiało. Dochodzić do 9, matko. No to zapomnij, że masz przy kombosy. Dobra. Jaki śledź, ty. No oczywiście, jak kopnę pierwszy, a ten nie trafi wcześniej, no a w drugą stronę to już nie ma. Fajnie. Zrobiłem kombo na... Jezu, ta gra jest jakaś niedojebana. Dobra. No niestety, ale chyba This War of Mine po prostu zacznę od nowa. Chyba, że nie wiem, chcecie, żebym od tego momentu, co ja tyle co ja zrobiłem, to żebym wam po prostu na szybko, na poprędko opowiedział. Tylko też nie wiem dlaczego, ale za każdym razem jak znowu nagrywałem, to znowu mi wywalało ten zapis, więc w sumie to jest śmieszne. I nawet nie mam tych, a było napisane, że zakończono nagrywanie nawet, i w sumie to jest śmieszne, bo nie mam tych plików zapisanych, a zwykle one były. Jak mi się pliki same przerwały. Tym razem nikomu tu nie ściemniam, ale w ogóle to jest śmieszne, bo za każdym razem, kiedy chcę nagrać This War of Mine, to tak jest. Dobra, zrąbałem. Tym razem zrąbałem. Mogłem kopnąć zamiast użyć autoataku. Zapomniałem, że Kim ma wolniejszy autoatak. No, dobra. Więc nabiliśmy hajs. No, fartownie w sumie. Dobrze, że poszliśmy dalej. Dobra, więc dawajcie mi ten armor. Trzeba w końcu rozpierduchę zrobić, bo już mnie nudzi 10 poziom. Trzeba małą rozpierduchę tutaj zrobić systemu. Teraz
Teraz nunchaku były? Jakoś tak. Moment. Dobra. Więc plan jest taki, że mamy już... Dobra, jest insane, tu jest dalej, pasy też insane, dobra. O, dobra, mamy 4 bilety, więc można. Mamy mocniejszy armor, więc już jest lepiej z tym. Tylko w sumie znowu nie przeczytałem zasad. Ło! No bloki mam? No masz. Ty, mam bez bloków grać. Jezu, ja się dziwię, czemu ja dostałem. No nie, ja tu grać bez bloków miałem. Teraz rozumiecie, dlaczego nie lubię grać bez bloków? Bo to jest najbardziej trashowy... O, oczywiście, kurde. Co to jest za debuff? Aż taki chamski debuff mi dałeś? Kurwa, ej, ale to jest super debuff. Kuźwa. Dizarma mi kompletnego zajebał. Ja pierdzielę. Dobra. Gdyby nie ten Dizar, to bym to wygrał. Dobra, idziemy po tego duela. Ja nie odpuszczę. Fight. Zaraz pewnie będzie spam Facebooka, ale trudno. Fight. Dobra, włączyłem neta. Wyłączaj się. Co jest? Dobra, dziękuję. Dobra. Aha, pazurki. Dobra, sorry, ale ja nie chcę ryzykować, że tak powiem, życiem, bo wiecie, jak to się ostatnio kończy, jak je gadam z wami i nagle tak wiecie, o. Dobra, po prostu go zakopaliśmy. Bez obrazu dla zakopanego, oczywiście. Jezu. Dlaczego ja nigdy nie mogę dostać na ten trybie kija, tylko oni zawsze muszą im dać. Kurde, wypadaj mi z tym swoim głupim kombosem kijażu jeden, ty. Podroboty. Podrobowy kołaczki. Kurde. Dobra, więc idziemy jeszcze raz na Ascension. Ja w ogóle byłem szokowany, że było bez bloków grać, no nie? Dobra, kicks only. Dobra, już, dobra, to już będzie prościej, kicks only. To już da radę. I tak największego raka dostaję, jak mam grać, kurde, glewią. Znaczy, tak było kiedyś, no nie, że miałem grać glewią. A było, mam nie wyjść z obszaru, a obszary były dwa. Musiałem nad nimi skakać, co nie? Widzieliście tą rzutkę? Nie to, że coś, ale mi to pasuje, więc spoko. Ogólnie jak dla mnie najdłuższy był właśnie etap drugi z całych tych aktów. Bo reszta to już jakoś szybko lecą, a ten jakoś mi najdłużej zajmował zawsze. Właśnie dlatego, że największe są różnice hajsu nagle i wiecie, i ciężko jest to nabić, a już na... Niezu, wyleciał mi nazwa. A już na przykład na Butcherze już nie jest tak ciężko, bo masz 16 tysięcy na wygranej, co nie? No oczywiście, Dawid. Dobra. Dobra, więc lecimy dalej.
Dobra, o Jezu, no bloki, jak ja tego nienawidzę. Niech nie będzie, tylko czekajcie, muszę zobaczyć, ile kosztuje mnie następna broń, no nie, bo w sumie już moja wykałaczka trochę nie wyczynia. Bo w sumie ciężko się walczy tą wykałaczką coraz bardziej, a Kirisów nie lubię. Aha, Sworcy 40 tysięcy i też orderem, kurwa. Nie jest dobrze, panowie. Dobra, nie możemy blokować ciosu, więc trzeba po prostu zaspamić szmatę. Będzie ciężko. Będzie ciężko. Już to czuję. Jak będzie miała tego disarma, to już po mnie. Ale w ogóle pierwszy raz spotkałem się z tym debuffem, no nie? Bo zwykle to było... Jezu, ja chciałem odskoczyć od ciebie, debilko. Masz ty rzutką. Aha, fajnie. Rzuciłem rzutką. Chamski kryt. No oczywiście. Nie chcę o nic mówić, ale mnie ratuje tylko to, że mam te kryty. No nie! Jakiego? Jak kur... Jak? Jak? Nie! Kur... Miło mi z kopniaka jej wjechać. Jezu. Jestem szmatą w tą grę. Dobra. Słuchajcie, trzeba. Dobra, wiecie co? Zmieniam kij. Muszę zmienić, bo ostatnio mi coś kijem nie idzie za dobrze. No bo kij jest po prostu już za słaby. Już za słaby jest na ten etap gry. Niby wiecie, mam te kryty, ale no nie jest za dobrze nimi. No więc wiecie, spróbujemy kierysami coś ugrać. Dobra, Insane, tu jest dalej. O, dobra, tu jest hard. Tu już możecie zawalczyć. Nie możemy używać kopniaków, dobra. Ale chociaż jest hard, więc już można cię zawalczyć z tym, co nie? A tylko, że on ma kij. Dobra, jakoś da radę. Jezu, ty jaki ja jestem mały. Oho, ale... Jezu, in your face. In your face, motherfucker. Jezu. Ale go kurde... No nie, on chciał mi z buta wjechać, a ja mu z noża wjechałem. Boże. Nope. Au. Ja nie wiedziałem, że to ma taki odrzutasz. Jezu. Widzicie, strasznie bazuje na blokach, co nie? Nie, może albo ja gram zbyt bardzo z mózgiem z tymi brońmi, co nie? Bo... Tak też może być. No niestety ta runda jest dla niego. Ta runda jeszcze jest jego. Ta runda była już jego i to tak już dosłownie, bo... No bo jak nie podejdziesz do kija i go nie napierdzielisz, to już jest po tobie, a on po prostu mnie trzyma na zasięg, co nie? Gdybym miał kopniaka, to bym coś z nim powalczył. Kurwa. Chyba... Dobra, może jeszcze to ugram. Dobra, ugraliśmy to na farcie tylko dlatego, bo mi Enchant szedł na rzutkę. Tylko dlatego mi to wyszło. Dobra, chyba będzie level up. Oby. Bo już mnie nudzi ten poziom. Nie! Nie! No dawajcie mi to, no! Ja pierdolę. Co za śmieci. Chyba ja was znajdę. Dobra. Ulepszamy armorek, bo wiecie, kirysy nie są dla mnie, jak wiecie. Więc dobra, ale trzeba nabić hajs jednak. Zobaczymy, może zejdziemy nimi dalej. Ale też trzeba wziąć poprawkę na to.
Trzeba też wziąć poprawkę na to, że mamy przearmor. Nie wiem, co się tam dzieje. Au. Dobra. Jakoś poszło. Chociaż chyba szybciej go kijem połowałem, tak mi się coś wydaje. A to może dlatego. Chociaż nie, czekać. Przecież Kirys ma więcej damage'a, więc. Trochę to dziwne. A, się nabił, śmieć. Się nabił po prostu dzieciak. Jezu, ty jak ja dawno z tym gościem nie walczyłem w ogóle. LOL. Może i płacę HP za to, żeby rzucać tymi rzutkami, ale to jest jednak mocne. Okej. Why you do this? Dobra, dostał. Mów. Już myślałem, że ja dostanę. Ale się udało. Fuck. To już będzie źle. Już mu włączyliśmy te same kombosy, lol. Dobra, ograny. Au. Dobra, dobra, jest na razie 2 do 1 dla niego. Dobra, jest 2 do 2. Dobra, 4, 5. Dobra, zaorany. Dobra, kto by to naliczył? Nie chce mi się. No nie, rak. Chciałem wyprowadzić dolne combo, a go kupnąłem, lol. LOL, ograłem go na perfekta, nie wiem jak to się dzieje, że go ograłem, naprawdę ludzie. Nie wiem, chyba mi się przypomina stara broń po prostu. Au. Dobra, jak na razie tylko wygrałem dzięki temu, że mam tą pasywkę, co nie, więc... Ty, ale... Ziomek, ty weź się uspokój z tym... Weź się uspokój z tym damage'em, co? Coś ty brał. No nie, ja chciałem mu taki ładny in your face zrobić. Jak? No ziomek, przecież... On miał już sztylet w nodze, ja to widziałem, no. Boże, ziomek. Kancer. Dobra, mamy Kabuto Armor. A, dobra, my dalej nie mamy hajsu na Kirysy, żeby ulepszyć. O matko, dobra, no to jeszcze raz trzeba zagrać, żeby Kirysy ulepszyć, bo Kirysy mają dobry damage, ale jak się ogarnie Kirysy. Na Kirysów nie ogarniam. Znaczy coś to niby ogarniam, no nie, ale raczej nimi robię te place'y.
Dobra. Tu już se pograł. Koniecznie, którą on ma rękę z przodu, no nie, bo... W sumie, jak się przypatrzyłem teraz jego cieniowi, w sensie jak składałem te kirysy do walki, to strasznie, no właśnie, widzicie, tak jakby miał, nie wiem, strasznie dziwnie ma ułożone tą drugą rękę, no tą, co ma niżej sztylet, co nie, to jest tak dziwnie strasznie położone. No nie, bo w pewnym momencie ona jest... Oooo, to już pod tobie, ziomek. Ty, to wyprowadzasz hit combo nawet. Lol. Dobra. To ma efektywne combo, tylko trzeba je umieć wykorzystywać. Dlatego najbardziej lubiałem bankietowe te manczety, czy te, jakoś tak się nazywało. Bo w sumie miałeś takie combo, że cię nikt nie mógł dotknąć. O, rip. Tak a propos, nie wiem, jeżeli ktoś dzięki moim poradom, bo czasami tam w czacie, jak ktoś się mnie zapyta o porady, to tam się mnie, to tam czasami się o coś mnie pytacie, jak kogoś pokonać, no nie, to mam takie pytanie, czy komuś się udało dzięki moim poradom, tak, że tak powiem, zajść, no nie, bo w sumie, wiecie, każdy człowiek ma inny styl grania, no nie. W sumie człowieka się nie da podrobić, więc dlatego się pytam, no nie, bo w sumie... Bo wiecie, no bo każdy... Wiecie, bo ogólnie jest taka zasada, że naprawdę każdy komputer steruje też inaczej, no nie, i wiecie, no nie wiadomo jak... Na przykład, wiecie, ja mówię tak, jak mi stare grały, no nie? W sensie, tak jak mi stare boty grały, no nie, bo teraz przecież teraz dopiero grę pobrałem znowu, znaczy teraz, z miesiąc temu, no nie, bo w sumie już to od miesiąca nagrywam około. Więc co nie wiecie, mogły się też boty trochę pozamieniać, no bo na przykład wcześniej z Nyxa się zaskałem w cholerę, a teraz to tak jakoś na easy peasy poszło. Nie będę się z nim połował, po prostu w niego rzutką rzucę. Dobra, jeszcze raz masz. Mało ci, to masz jeszcze jedną. Jeszcze... O, ty, już ci starczy? Co powiesz na sztylet? Też nie chcesz. A kopa w mordę? Kopniaka w mordę też nie chcę, kurde. To dziecioku, powiesz mi co chcesz? A dobra, już nie co chciał. Banka chciał. No to ma. A i co byście powiedzieli na serię z Hotsa pod tytułem Noobskie Place? No nie, że... Na zasadzie, no bo naprawdę ja w Hotsa grałem ostatnio, jak był jeszcze w fazie beta, bo udało mi się dostać klucz. I ja naprawdę... ja naprawdę od tamtej pory w niego nie gram, no nie? To, znaczy ja ogólnie przestałem grać od kiedy wyszli Zaginieni Wikingowie. Kupiłem ich i przestałem nimi grać. I w zasadzie to są... To jest mój drugi champion, który został zakupiony, bo pierwszy to był Kerrigan, drugi to był właśnie Zagubieni Wikingowi i na tym się moja przygoda z grą skończyła, bo nagle się zrobiła faza open i stwierdziłem, nie pierdolę, nie gram w to. Za dużo rusków się zrobiło nagle. Bo wiecie jak to jest, z każdą grą Blizzarda jest problem z ruskami, co nie? Czy tam jakąkolwiek, no nie, dlatego Riot się wziął wycwaniem i zrobił serwer specjalnie dla rusków, żeby się ogarnęli. Dobra, przeczekać jego combo.
Dobra, zaorany. No i wiecie, dlatego też się pytam, czy nie wiem, chcielibyście kiedyś zobaczyć właśnie taką serię składca, tylko muszę wcześniej ogarnąć się, jak się to nagrywa, no nie, bo Lola jakoś ustawiłem w końcu po trzech miesiącach prób. I wiecie. Oluj! No to mi ogłusza czas sprzedał niezłego. Nie spodziewałem się, że ten drugi cios mieczem on trafi. Jest. Dobra. Trzeba ulepszyć sobie sztylecik łaskawie w końcu. Kappa. A tu 4000 na lepsze nie powiadacie. Dobra. To jeszcze jeden powinien zagrać i już powinien to ulepszyć, bo wiecie, chcę jak najbardziej to ulepszyć przed zdobyciem poziomu. Bo wiecie, bo później długo, długo nic nie dostanę, co nie? W sumie też się późno obudziłem z tym ulepszaniem tego. Wow! Wow, ty ziomek! Nie przeginaj! Nie przeginaj, szmato jedna. Powiedziałem coś. No, grany, no, Korea, kurde. No i co, no, o co tu chodzi? Kurde, stał z tyłu mnie i drugi styl go nawet nie dał. No, co, nie wiem, Neki, please, napraw to, kurde. Zero logiki tej gry. On stał na sztylecie, a on nic nie obrywał, no, naprawdę. No cóż, bateria się kończy, ale film nie, kappa. Wow. Jezus Maria, ale lag. Jakiego loga ja żem dostał, kurde. O, zaorany. Kurde, FPS-y mi spadły chyba do czterech. Ja pierdzielę. Ale jazda. Dobra. W sumie nie czuję się. A, bo dostałem pasywkę, dobra. Znaczy pasywkę, w sumie enchant. Właśnie to jest za bardzo nie można polegać. Właśnie najlepiej, jak się weźmie na broni coś ofensywnego, a na armor się dostanie. A na pozostałe się dostanie blokadę damage'a, no nie? Znaczy najlepiej na armor i na tego. Ewentualnie regenerację jeszcze, bo to jeszcze ujdzie. Ale bynajmniej musi być na jednym enchancie chociaż blokada damage, bo inaczej to nie przejdzie do pewnej fazy. No ja. A to też macie co mi zaora opowiadacie. Jezus Maria, znowu ja naprawiać sobie. Jezu ludzie. Dobra, dostał w głowę. O Jezu. Dobra, dostał danka. Dostał. Jest. 91 sekund. No szkoda, że nie 69. Chociaż chyba już było w tym odcinku. Nie wiem, tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, ale się zobaczy. Dobra, dostał ukryta. Dobra, ograny. Ogólnie to ja dużo pomysłów już do nagrywania gier. Nie wiem, jeżeli ktoś, nie wiem, ma za darmo do oddania konto na Steamie z CS-em, to chętnie przygarnę, bo w sumie chciałbym kiedyś w sumie sobie pograć. Nie wiem, jeżeli ktoś ma konto z CS-em do oddania, albo nie wiem, po prostu to jest jego drugie konto, nie ma co z nim zrobić, bo w sumie gra na swoim głównym, to nie wiem, no jeżeli chce, to niech odda. Może coś tam ponagrywam, kappa.
Bo wiecie, bo w sumie chciałbym spróbować w to zagrać w końcu. Już tam kiedyś do tego miałem przymiarki, bo mi kolega dawał czasami pograć. Ale ostatecznie stwierdziłem, że tej gry. No wiecie, no. Teoretycznie mogę włączyć sobie zarabianie i w końcu, wiecie, przeczekać to i wydać hajs YouTube'a na to, ale no wiecie. Jakoś nie jestem chętny do tej gry, a na razie, no, za dużo hajsu z YouTube'a bym nie nabił, po pierwsze. Bo jak mam średnio około 20 wyświetleń, plus należy jeszcze policzyć, że do tej pory jeszcze stare mi wyświetlają filmy, no to no, wyjdzie no, średnio 5 wyświetleń co godzinę, jakoś tak. No nie zależy jeszcze w jaki dzień, no nie, bo czasami ktoś. Bo do tej pory na przykład Atomas mi nabija, no nie. Tak, do tej pory mi jeszcze Atomasy nabijają wyświetlenia, więc to jest też kurde parodia jakaś, więc chyba zaraz znowu wrócę do tej gry. Bo w sumie już nabiłem złoto, więc. A w sumie obiecałem, że po złocie będę wracał do tej gry, no nie? Ale ostatecznie jakoś nie wyszło mi to. Więc wiecie, no nie wiem, piszcie, jeżeli chcecie, żebym wrócił Atomas, czyli jak mam wrócić do oldschoolu, to piszcie w komentarzach, że chcecie z powrotem Atomasa. Bo w sumie kilka taktyk mam już opracowanych, tam, znaczy dawno w sumie w to nie grałem. Bo wiecie, bo ja w to gram w szkole głównie, bo jak już skończyłem Shadowfighta, nabijać, bo mi się energia skończyła, to wtedy leciałem na tego. Wtedy leciałem na Atomas, no nie, i sobie grałem. Znaczy jeszcze przez moment wtedy grałem w grę rozszerzenia niemieckiego dosłownie. O Jezus Maria, najgorsza śmierć, dostać kryta, jeden mi ginie. I takie, co jest? Dziesiąta, Jezu, dziesiąta runda. Ludzie, teraz się ocknę, że dziesiąta runda jest. Ja tak do was gadam i się nie skapnąłem. Ale to już jest martwe. W sensie ja jestem martwy raczej. No bo sorry, na kryta wsadzam taką hot image'a. Ja mogę nawet zrobić ciku i nic nie zrobię. No. Na stałe ginę. No za słaby armor mam jeszcze, no. Co poradzę. Ale jest progres, do 10 doszedłem. Więc jakoś tą broń ogarniam, więc jest progres, jest. Okej. Okay. Plan jest taki. Dobra, Kirysy mi ulepszyło, tak? Dobra, więc trzeba jeszcze ulepszyć sobie armora jeszcze raz, póki mogę. A, bo Kirysy jeszcze raz mogę ulepszyć, ale za 6000, dobra. I tak, skoro mam ulepszone Kirysy, to trzeba obczaić znowu, czy mi nie spadło jakiś. A dobra, tu mamy znowu hard, tu jest też hard, a tu impassible dalej. Dobra, wiecie co? Robimy turnamenta, bo turnament jest o tyle prostszy, że nie musicie pierdolić z tymi zasadami pieprzonymi, co nie? No Jezu, jeszcze Kirysy. Nie dość, że dostaję raka walcząc z tą bronią, to jeszcze muszę dostawać raka jak na nią gram. Jeszcze ma kurde kulczastą zbroję, która nie męczy, to lol. Dobra, prawdopodobnie za to dostanę znowu prawo autorskie od YouTube'a. Dam wam znać, jak będzie. Dam wam znać w komentarzu pewnie, jak się to skończy. Ale niech będzie. Ogran! Nie! Jak teś podłował, debilu? Jak? Jezu, jaki pieprzony low HP. Kurwa. Jaki pierdolony farciarz pieprzony, no.
No to sobie pograłem. Oczywiście dostaję headhita mimo uniku. Dobra, ja nie mogę spamić teraz z tymi, bo ja mam przecież enchanta, że ja mogę zginąć od tego, co nie? Jak?! Przecież ja mu wpieprzyłem pierwszy, no! Neki, kurwa, ogarnij się! Bo i naprawdę jakoś faworyzuję to, bo to przecież ewidentnie było, nawet mogę zrobić wideo weryfikację później, że walnąłem pierwszy. Jestem tego kurwa pewny. Normalnie zacytuję gościa, z którego Jeffstorma zrobili. Mogą mi nawet mówić za $1 000 000, że nie walnąłem pierwszy. Walnąłem pierwszy. Nie przyjmę tych pieniędzy. I'm not fucking lying. Dobra, dostał rzutkę na twarz. Tak. Pomożesz mi włączyć. Przepraszam was bardzo, ale matka znowu ma jakiś do mnie wątek, kurde, w trakcie nagrywania nic nie pomagam, sorry. Nie w tym momencie, więc kurde, niestety film do montażu idzie. Abordaż pokoju, sorry. Już włączam muzyczkę z powrotem, sorry. Abordaż pokoju, po prostu co 3 sekundy teraz zaczął ktoś nagle wbijać. Oczywiście musiałem dostać kopa w mordę. Tak.